Słowa nieba, Barbara Hajnot, Kraków, 23 maja 2021 rok. Rozdział Dzień. Budzisz się i jest nowy dzień. Kłębią się myśli i emocje w tobie. Tyle zadań przed tobą lub nic. Idziesz w ten dzień z emocjami, nastrojami, zadaniami, realizacjami z sercem swym. Jaki on ten dzień będzie dla ciebie? Pewnie wiesz, zależy to od ciebie. Jednak tak w całości nie jest. Dzień, każdy złożoność w sobie ma, jest jednostkowym czasem twego życia, lecz jest też czasem społecznym wynikającym z kontaktów twych w tym lub innym dniu. Cóż w takim razie ci podpowiedzieć, by dzień dobrym dla ciebie był? Podpowiem, emocje twe, serce swoje w radość promieniującą zmień i tak w dzień idź. Wówczas każdy twój dzień i łagodność, i pogodność, a przede wszystkim pożegnanie ze smutkiem będzie miał. Będzie miał też sprawne realizowanie zadań dnia. Z jakimi emocjami w dzień wejdziesz, taki on dla ciebie będzie. To wszystko. Spróbuj. Emocje dobra i radości dniu swemu daj. Pan czytała Aneta Sienkiewicz.